Za nami Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Impreza rozgrywana w naszym mieście okazała się ogromnym sukcesem olimpijczyka Radom. Zawodnicy tego klubu zdobyli 3 medale, 2 brązowe i 1 złoty. Jak podkreślili Łukasz Fafiński oraz Daniel Rutkowski, którzy zdobyli brązowe medale, końcowy sukces bardzo cieszy, choć zwycięstwa kosztowały ich wiele trudu. Na pewno nie był to wygodny przeciwnik dla mnie, no ale to już mój 6. medal z kolei Mistrzostw Polski, także cieszę się bardzo z niego. Brązowe medale, takie szczególne medale, jeszcze brakuje do kolekcji z Mistrzostw Polski złotego medalu. Cieszę się bardzo, pierwszy mój medal seniorów. Bardzo mocny turniej był moim zdaniem, kurka, udało się. No. Jestem bardzo zadowolony, bo wiem, że 3 tygodnie temu kontuzja mi się zdała w żebra, pękły mi żebra, więc jestem bardzo zadowolony, bo to było bardzo ciężkie dla mnie. Złoty medal dla olimpijczyka zdobył Piotr Przepiórka. Osobiście w gronie seniorów mój 2. medal mistrzostw Polski. 2 lata temu walczyłem brązowy medal. W ubiegłym roku nie startowałem z powodu kontuzji. No, cieszę się bardzo z osiągniętego wyniku. Satysfakcja chyba tym większa, że medal zdobyty tu w Radomiu. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Podczas finałów na trybunach siedziała moja mama z babcią, które oczywiście bardzo pozdrawiam. Tak samo jak pozdrawiam również wszystkich innych, którzy byli na sali licznie zgromadzeni. No i jak i również tych, którzy śledzili relacje online w internecie. Sukces Piotra Przepiórki to efekt ciężkiej i długotrwałej pracy. Praktycznie nie miałem żadnych wakacji. Od połowy czerwca trenowałem na zgrupowaniach sportowych poza Radomiem. Było ich 6, 5 obozów z kadrą Polski, 1 obóz klubowy, także no, nie miałem zbyt czasu dla siebie. A jakie plany ma nasz świeżo upieczony mistrz Polski? W środę wylatuję do Finlandii na akademickie Mistrzostwa Świata. W czwartek mam wagę oficjalną, a w piątek cały dzień walki znowu. Na każdej mistrzostwa sportowej jedzie po medal, tak samo ja jadę po medal. Mam nadzieję, że znowu przywiozę ten najcenniejszy. Piotr Przepiórka z okazji wywalczenia Mistrzostwa Polski otrzymał od naszej redakcji skromny upominek. W imieniu serwisu Codzień mamy przyjemność Tobie wręczyć mały upominek. Jest to zdjęcie upamiętniające tą chwilę, tą historyczną chwilę dla całego Radomia. Miejmy nadzieję, że takich wydarzeń, takich medali będzie jak najwięcej. Będziemy mogli świętować i cieszyć się z kolejnych Twoich ogromnych sukcesów. Dlatego gratulacje. Dziękuję i na Twoje bardzo. Ręce. Dziękuję. Z występu swoich zawodników jest bardzo zadowolony trener olimpijczyka Radom. Bardzo, bardzo nas to cieszy, że te 3 medale i ten najcenniejszego kruszta, czyli złoty, to jest naprawdę super sprawa. Chłopacy walczyli naprawdę na wysokim poziomie. Zabrakło troszeczkę szczęścia, bo mogłoby tych medali być więcej. Ich sukces to motywacja dla kolejnych młodych zawodników, dodaje trener Zdzisław Kolanek. Ja myślę, że właśnie worek z tymi złotymi medalami właśnie tutaj Piotrek rozwiązał i w przyszłości rzeczywiście chłopcy będą chcieli dorównać Piotrowi, będą trenować, pracować. Ten sukces motywuje nas do dalszej pracy, żebyśmy w przyszłości też zdobywali takie duże sukcesy osiągali. Ponieważ to są nasi koledzy, my z nimi trenujemy na co dzień, mamy możliwość z nimi sparingów, różnych zadań. Możliwość trenowania z tymi zawodnikami na treningach jest bardzo dla nas rozwojowa, ponieważ no, marzeniem każdego młodego zapaśnika jest właśnie osiąganie wielkich sukcesów. Na przykład mistrz Polski senior, to już jest bardzo wielki sukces i myślę, że każdy z nas wierzy w to, że może w tym mistrzem w przyszłości zostać.